Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie trochę o chorobach, ponieważ no, u mnie w moich uprawach pojawiło się kilka chorób i dzięki temu będę mogła ja się czegoś nauczyć, ale jednocześnie i Wam podpowiedzieć, co się dzieje z Waszymi drzewami. Zacznę od czereśni. Coraz częściej na forach pojawiają się zdjęcia i pytania, co się dzieje z moją czereśnią? No i są zdjęcia właśnie takich zaschniętych, o, końcówek, miały być owoce, a owoców nie ma. No i co się dzieje? No i powiem Wam, że to jest też mój problem. Wydawało się wczesną wiosną, że będę miała full owoców. Było pięknie, dużo kwiatów. Wszystkie się zawiązały. A tu się nagle okazuje, że ząb, że nie ma. No i zaczęłam szukać, co też dzieje się z moją czereśnią. Okazuje się, że moja czereśnia, ona już w poprzednich latach też miała podobne, tylko że ja myślałam, że to jest po prostu, nie wiem, niezapylony kwiat, albo że może przemarzło, a w tym roku nie było przemrozków, więc trzeba było szukać dalej. Więc to jest objaw brunatnej zgnilizny pestkowanej czereśni. Pierwszy zainfekowany jest kwiat, on zaczyna zasychać, to jest pierwszy przykład. Następnie już tutaj widzimy zasychające owoce. I co my możemy zrobić? No powiem Wam tak, na chwilę obecną już możemy niewiele zrobić, to znaczy na chwilę obecną czeka mnie oberwanie tych wszystkich obeschniętych. Muszę to wszystko oberwać, żeby to się nie przenosiło dalej, więc trochę pracy mnie czeka. Więc na chwilę obecną, co możecie zrobić, to po prostu oberwać te wszystkie zaschnięte, no już owoce powiedzmy, tak żeby te patogeny, które tam są, nie przedestowały się dalej i też żeby nie zarażały dalej. Następnie, co możemy zrobić, to już opryski są, ale opryski są wczesną wiosną. Wczesną wiosną robimy opryski w fazie wczesnego pąka i później w fazie kwitnienia. Dwa razy trzeba zrobić. Preparaty, jest kilka dostępnych preparatów na rynku. Ja tu nie będę robiła Wam w tej chwili reklamy, ponieważ ja jeszcze żadnego nie użyłam. Jak w przyszłym roku będę używać, to będę mogła coś polecić. Natomiast teraz sama też będę się opierała na tym, co mi polecą w sklepie ogrodniczym. Tak widzę, że tutaj pod słońce to mi ciężko też ostrość łapie. O, i proszę, czym dalej się charakteryzuje zgnilizna pestkowa, zgnilizna? Też zasychają nam gałęzie, tak? Widzicie? Mam tutaj pierwszy objaw zaschniętej gałęzi. Chociaż być może ona akurat jest ułamana, ale też do tego może prowadzić, że będą nam zasychać gałęzie. W zasadzie może to doprowadzić do obumierania całego drzewa. Dlatego tak istotne jest to, abyśmy obrywali te w tej chwili zaschnięte owoce. No zobaczcie, no my z tego multum, no niestety nie miałam pojęcia, że mam taką chorobę, nie miałam pojęcia, że coś takiego mam. Człowiek całe życie się uczy. Była młoda czereśnia, nie rodziła, więc po prostu czekałam. No i w tym roku miał być urodzaj, a wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło, czyli taki objaw. Jeszcze raz powtarzam, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Teraz może mi się uda tutaj na... O, zgnilizna drzew pestkowych, tak? I to jest akurat na czereśni. To wszystko, jeżeli chodzi o tą chorobę. Jeżeli Wam się przydało do czegoś ta informacja, to się cieszę. Jeżeli chcecie dalej obserwować mój program i mój kanał, to zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do pozostawiania też po sobie jakiegoś śladu w postaci komentarza, lajka. Będzie mi miło, że będę wiedziała, że komuś to przynajmniej się przydaje. A tutaj też bardzo widać, jak to zasycha. Także to jest naprawdę bardzo ważne i istotne, żeby to teraz obrywać. Obrywać i oczywiście nie na kompostownik, tylko to później spalamy, wyrzucamy, utylizujemy, tak aby te patogeny nie przenosiły się nam dalej. To wszystko w tym odcinku. Serdecznie zapraszam na kolejny. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia.